Rewo nowy jest, dobra, to puśćmy Rewo i włączymy szybki przeglądzik później. Bąkol w TVP? Ktoś Bąkola puścił w TVP? Nieźle. Evron to hipokryta, hehe. Nitro i nowy t-shirt jest Sicarios, Aisha Speedy afera w pokoju, Zebo przejął konto GPS Fagata Natsu. To nas nie obchodzi, dobra, czyli do połowy tylko ciśniemy. Multi odpowiedź pierwszym tematem. Być może część z was pamięta dramę pomiędzy Dominikiem Bossem a programem Motel Polska emitowanym na... Jak teleturniej? U kogo? I czy będziesz miał z tego teleturnieju streama, czy wszystko na off-screenie? Nie, 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 Radex. Będziemy mieli streama jutro o 20. Tam o Marvelu właśnie. Będziemy wam pokazywać te figurki. Swoją drogą figurki, naprawdę. I tak jak wczoraj się śmiałem z Rudym, że oj kurde, takie figurki, ale ją wypakowałem, jest jakość figurka, więc polecam serdecznie na De Agostini. Macie tam linka na dole, jak chcecie, na banerze. Tutaj możecie kliknąć, zobaczyć, jak to wygląda. Będzie pokój wytrzeźwień, Dawid z pokoju będzie to prowadził. Będę Jakubson i Rudy dodatkowo i będziemy tam odpowiadali na pytania. No jestem ciekawy bardzo tego streama, bo w sumie nigdy takiego streama nie prowadziłem, więc miejmy nadzieję, że się spodoba. Antenie TVP. No i widać, stacja nie wyciągnęła wniosków, tyle że tym razem postanowili wykorzystać słowa Bąkola, jednego ze streamerów na Twitchu. Chodzi o program W Tyle Wizji, gdzie użyto fragmentu ze streama, podczas którego Bąkol skrytykował Tuska. I tutaj zobaczcie, o co dokładnie chodzi. No, to koniec jest dla podsumowanie, nas. Proszę państwa, jeszcze tej konwencji, tej politycznej imprezy Platformy Obywatelskiej, komentarz z Twitcha. Zobaczcie państwo. To jest Twitch, zaraz wytłumaczymy. Duriel, dziękuję za rozmowę. 40 witam pięknego pana. Zarobiło w tych spółeczkach 17 milionów złotych. Ja chcę wam powiedzieć, i to nie jest populizm, jednym z najpoważniejszych impulsów. Dobra, nie wiem, już mi się słabo zrobiło. Po prostu już pierdolę o PiSie, nie? W sensie non-stop o PiSie. Nic nie powiedział, co oni by lepiej zrobili, w sensie co on oferuje. Nie musieliśmy długo czekać na odpowiedź Bąkola, który wrzucił na swój profil na Twitterze omawiany fragment oraz kilka słów wyjaśnienia. Wiadomo, napisał to z przymrużeniem oka, ale podkreślił co najważniejsze. Oświadczenie. Nie jestem tajnym agentem PiS, nie jestem też zwolennikiem Platformy, wszystko zostało zmanipulowane i pozbawione kontekstu i ogólnie to wszystko kłamstwo. Z ciekawości obejrzałem dalszą część tego programu, żeby zrozumieć, dlaczego szukają komentarzy streamerów na Twitchu. No i tak jak podejrzewałem, chodziło o przedstawienie głosu młodego pokolenia i próbę zburzenia obrazu, że generalnie PiS popierają starsi ludzie, a PO młodzież. Właśnie dlatego znaleźli streamera, który skrytykował Tuska i wykorzystali jego wypowiedź jako przykład opinii młodego pokolenia. Ocena jedna. Ja pierdolę. Porażka totalna, kurwa, o co chodzi w ogóle? No ale to jest przykład, dlaczego się nie wpierdasz w politykę na Twitchu totalnie, nie ruszasz kurwa tego. Nichuja. I dlatego też jak były początki sytuacji, sami wiecie jakiej, to też nie wypowiadałem się na ten temat, zostawiałem go, przygasiłem kurwa. Wszystko co się dało i wszystko banowałem jak się dało, żeby właśnie czegoś takiego nie. Jednak młodego człowieka, no jednak taka, jest to platforma taka, no lipkowata mocno. Nikt się tam mocno, nie certoli specjalnie. Nikt się nie certoli, to po prostu, to po pierwsze, a po drugie, no głównie młodzi ludzie biorą w tym udział i to nagle takie komentarze. No ale widzieliśmy w autokarach, jak wielu młodych ludzi jechało na tę konwencję, to może dlatego się nie rozumieją pokolenia. Może się nie, może po prostu się najzwyczajniej w świecie nie znają. Tak się jednak składa, że wiele osób, szczególnie młodych, nie wpasowuje się w tę narrację, bo krytykują obie te partie. W sensie dostrzegają wady obu tych partii i nie pozwalają wrzucić się w ramy tego politycznego dualizmu. W każdym razie tutaj takie ostrzeżenie dla streamerów, którzy poruszają tematy polityczne na live'ach, bo jak widać macki TVP zawitały już również na Twitcha. Mówiłem wam i będę powtarzał, że jeśli śledzicie dramy i aferki, to koniecznie wbijajcie na Twittera, przy okazji możecie od razu mnie zaobserwować, link macie w opisie. To właśnie na Twitterku został poruszony temat współpracy Evrona z Kidropem, znaną stronką, gdzie możecie otwierać skrzynki ze skinami do Counter Strike'a. I generalnie... 5% kurwa, przypłacił na sobie pozdro, skodem diabeł. ...na tym, że Evron mocno krytykował Kidropa. Kidrop chat, słuchajcie. Ludzie w Niku dają znać, że są urwani na hajs. That's insane. Oho, zaczyna się wyzywanie. Żeby tego było mało, kiedy inny streamer Diables prawdopodobnie z bugowanej skrzynki wyciągnął milion. A spoko, Lerem. Namawiał go, aby ten zerwał umowę o współpracy, zapłacił karę, a i tak będzie na plusie. Wspomniał też, że mu wcale nie zależy na stronie i jak dla niego to może upaść następnego dnia. Ale ja mu wtedy mówię, stary, wal tą umowę. Zjem, ile masz kary za zerwanie umowy? 100 tysięcy? Walić to! Zrywasz z nimi umowę, płacisz im 100 tysięcy, wypłacasz 900 tysięcy i jest i tak za... Po prostu, nie? Ja już mu na tym etapie mówię, stary, to nie ma znaczy, ty nie patrz na żadną umowę z żadną firmą, najwyżej mi zapłacisz karę za zerwanie przedwcześniej umowy i f***
No nie, już stary, bo to jest już za duży kaliber cenowy, żeby w ogóle myśleć... Hedrick, dziękuję serdecznie za premikat, ja bym no tutaj nie mogę. A, żeby nie było, ja nie jestem sponsorowany przez tą stronę, dla mnie to ta strona może paść jutro, nie ma problemu. Hipokryzję Evrona wypomniał inny twórca DMG, który dodał na Twittera wpis, który nagłośnił sprawę. Kolejni twórcy, jak i Samu czy Zebo, skomentowali sprawę, dając jej zasięgi, tym pomiędzy tym wszystkim pojawił się jeszcze wątek kodu twórcy Fortnite, o którym opowiem za chwilę. Wielki obrońca moralności, który kiedyś hejtował, nazywał skamem kids. Dzieci przestały grać w Fortnite'a, kurwa, pieniążków zabrakło, to jak trwoga to do Boga, kurwa. Ja pierdolę. Podkręcał, aby zakończyć współpracę i zabijać skiny. Evron to największy hipokryta, z jakim mi przyszło obcować na tym Twitchu. Co ciekawe, Evron podszedł do sprawy na luzie, przyznał się do hipokryzji i to na własnym streamie. Oczywiście zrobił to żartobliwie, ale też w sumie ciężko było przyjąć inną formę, gdy w sieci krążą takie, a nie inne szoty. I okej, to nie są najświeższe wycinki, ale mimo wszystko było do przewidzenia, że ludzie to wyciągną i będą oczekiwali wyjaśnień. Dzisiaj mamy kilka rzeczy, kilka nowych rzeczy, kilka pięknych rzeczy. Dzisiaj sobie troszeczkę też pogadamy, bo mamy, widzowie, nowy brand. Oczywiście Daily Hipokryzja Evrona, dzień 700. Witam serdecznie. Spokojnie, porozmawiamy sobie, nie ma problemu, nie ma problemu. Postanowiłem zapytać Evrona, o co tutaj chodzi i dlaczego zmienił swoje podejście do Kidropa i o to, co się dowiedziałem. Zacytuję fragment, ale jeśli chcecie, to możecie zatrzymać film i przeczytać całość. No kurwa, o co chodzi? Byłem przychylny do ruletek itp., bo z biznesowego doświadczenia wiele z tych firm było lewe albo bardzo shady. Trochę defaultowo wrzuciłem wtedy Kidropa do jednego worka, co było błędem. Teraz przed współpracą dostałem zaproszenie od CEO Kidropa na obiad, wyjaśniliśmy sobie kilka kwestii, a ja przeprosiłem za słowa, bo były niepotrzebne. Evron odniósł się również do słów DMG, wypominając mu, że wpycha się w sprawę, która go nie dotyczy. I z jednej strony to prawda, ale z drugiej, jak już mówiłem wcześniej, to było... A że Kidrop zaproponował mu współpracę, to też dziwne? No kurwa, znaczy ja pierdolę, no Kidrop jest legitną firmą, więc no to tak jak tu wytłumaczyli, to nie jest jakiś skam zajebany, tak jak było ich od chuja swojego czasu. Tylko to jest normalnie dobrze prosperująca, legalna strona. No... A Evronikowi, no widocznie hajsu brakło, no kurwa. Oczywiste, że ktoś wypomni hipokryzję, a widzowie będą oczekiwali wyjaśnień. Można powiedzieć, że DMG wcielił się w rolę głosu ludu i zdobył... Ciebie też CEO wziął na obiad? Nie, ale znam. Mówił to skutecznie. Tak na końcu jeszcze powiem, że dość mocno mnie męczy krytyka niektórych osób w moją stronę. Tak jak oczywiście sprawa Terioxa itp. była uzasadniona, tak tłumaczenie się z deala, który ma bardzo dużo osób, jest dość dziwne. Dziwne, że CEO Kidropa nie ma o to problemu, a DMG ma... A się też dziwicie, no ja pierdolę, to jest jednak jeden z największych twórców, więc to jest chyba normalne, że jak masz jakąś markę, to chcesz, żeby cię najwięksi też sponsorowali, nie? Totalnie nie jest żadną stroną w tym dealu. I teraz pozostała kwestia kodu twórcy w Fortnite. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to kod ten można wpisać przy zakupie na przykład skinów i za to twórca ma hajs. Swego czasu był to naprawdę dochodowy biznes, teraz już nie tak bardzo, ale nadal można na tym zarobić. I tutaj pojawił się kolejny zgrzyt, ponieważ niegdyś Epic Games było bardzo cięte na strony ze skrzynkami i zasadniczo banowało kod twórcy u osób. A to trzeba sprostować, bo podobno jeżeli chodzi o kod twórcy i strony ze skrzynkami i tak dalej, to tylko w Polsce jest taki zakaz. W Polsce sobie coś ujebali, że nie można to, tego i tego robić. A tak to we wszystkich innych stronach świata możesz to robić bez problemu. Tylko w Polsce jest taki zakaz podobno. ...osób, które promowały tego typu serwisy. Jako dowód DMG pokazał zapis rozmowy z ówczesnym opiekunem Epic Games na Polskę. Cześć Luke, chciałbym wrócić do Fortnite i jednocześnie używać kodu. Czy mogę go reklamować, mając współpracę ze stroną związaną z CS, w której otwiera się skrzynki? Siemka, nie, skrzynki podchodzą pod gambling. Cześć, niestety nie, totalny ban na skrzynki jest, bo to hazard. Tak więc jest to jednoznaczne stanowisko firmy, którego Evron jest świadom. Jest on gotów stracić kod twórcy, bo jak sam przyznał, deal z Kidropem bardziej mu się opłaca. Tutaj ponownie zacytuję fragment jego odpowiedzi. Widziałem sporo osób na Twitch TV, które... To jest pochodna case'u, to jest legalna, że Epic już takiego problemu o to nie ma. A jeżeli będą mieć, no to trudno, czasy świetności Fortnite już niestety mamy za sobą i kontakt z Kidropem kilkukrotnie przebija potencjał kodu Epic Games. Osobiście bardziej intryguje mnie fakt, że mimo mocnych słów krytyki ze strony Evrona, Kidrop mimo wszystko chciał wejść z nim we współpracę. Zakładam, że obie strony spodziewały się tej aferki i z jednej strony to dodatkowa reklama, ale z drugiej ludzie odkopali szoty, jak firma jest nazywana oszustwem albo wprost związana z hazardem. Czy to jest na rękę Kidropowi? Zapewne nie, ale skoro sami się na to zdecydowali, to teraz muszą ponieść konsekwencje. Ostatecznie jest to dowód na to, że afery aferami, ale finalnie tak chodzi o hajs. Za kilka dni nikt nie będzie o tym pamiętał, a cyferki na koncie pozostaną. Jakiś czas temu było głośno o dramie pomiędzy Nitro a Sentino. W takim dużym skrócie, Sentino nie spodobało się to, ile procent ze sprzedaży... Znaczy ja wam powiem tak, jeżeli chodzi o sprawy z Kidropem, a według mnie deal dobrze, że jest Evron i że przyklepał tego deala. Kurwa, no, według mnie jest bardzo spoko firmą Kidrop. No, nie będę ukrywał, że mam do niego bardzo dużą sympatię. Sami wiecie dlaczego, to jest sponsor, który jest z nami, kurwa, od 2 lat? Chyba?
jak jakiekolwiek firmy miały problemy i tak dalej, to ta firma zawsze stała za twórcami murem, więc jeżeli im się to opłaca, to pokrzem. Ciuchów bierze Nitro, który produkuje w tych samych fabrykach co ciuchy 7more7. Nazwał je także szmatami i ogłosił, że nową kolekcję wypuścił już bez współpracy z Sergiuszem. Oczywiście tych wątków było znacznie więcej, ale to zapraszam do poprzednich odcinków newsów. W każdym razie już wyprodukowane ubrania mieli sprzedać, żeby odzyskać hajs i nie zmarnować materiału. Okazuje się, że być może powstanie też inna poboczna odmiana ubrań, która raczej nie przypadnie do gustu Sentino. Na jednym z filmów sesji zdjęciowej Nitro pokazał koszulki z logiem Sicarius, do których dodano grafikę przypominającą spray z napisem F. Tutaj dziewczyny będą właśnie robić sobie zdjęcia, robią takich koszulek. Wiadomo, że tak. Które nie wiadomo, czy wyjdą. Fajna, co? Bo właściwie, bo jest to, że... No. Myślisz, że to, że ta koszulka jest 3 razy ładniejsza, aniżeli oryginał, nie? Możecie wyrazić swoją dezaprobatę. Jak widać po komentarzach pod filmem, nowa kolekcja już cieszy się zainteresowaniem, a jeszcze nawet nie wiadomo, czy w ogóle wyjdzie. Genialne te nowe koszulki, widać, że najwyższa jakość i taką koszulkę Sicarius kupię z wielką chęcią. I w sumie ciężko powiedzieć, czy to żart, czy realny plan na zmodyfikowaną wersję Sicarius. Nie ma co się dziwić nieco, że próbuje czegoś nowego na starym wzorze. Jak sam wcześniej stwierdził, nie da się usunąć napisu Sicarius, a pod ramię ludzie mają mieszane uczucia względem tej marki. Z pewnością jest to niezły pomysł na podkręcenie sprzedaży aferką, bo skoro nie można dotrzeć no, do... No, zajebiście ładnie wygląda. Dotrzeć do antyfanów. Koncepcja ciekawa, zobaczymy, czy będzie w sprzedaży. Dziwny, szalony, niezapomniany, tak określany jest według komentujących ostatni stream amerykańskiego twórcy iShowSpeed, który zgromadził prawie 10 milionów subskrypcji. Znany jest on ze specyficznych transmisji na żywo, jak walka z człowiekiem przebranym za misia, IRL-u z fanami, rozmów z obcymi na Omegle i grania w gry. Jak to bywa, z kontentem polegającym na reakcjach, nie brakuje też głośnych krzyków i przesadnej ekspresji. Bouncer is! Man. Oh my gosh! Get doing! Oh my god! Jednak teraz zrobiło się o nim głośno nie tylko w sieci, ale również zrobiło się głośno w jego pokoju. Będąc w mieszkaniu, postanowił podpalić fajerwerki w kształcie Pikachu i okazało się, tutaj was zaskoczę, nie był to dobry pomysł. W sumie nie wiem, czego się spodziewał, podpalając ląd, bo to generalnie niezbyt rozsądne, ale zakładam, że to nie widzieliśmy wczoraj z tym własnym domu. W każdym razie, widząc, co się dzieje, iShowSpeed zaczął krzyczeć, wołać swoją mamę, a masa dymu uruchomiła alarm przeciwpożarowy. Po kilku minutach na miejscu pojawiła się straż pożarna, a stream został wyłączony. Oj! Pikachu! Wiem, że część osób śmieszą takie akcje, podobnie jak niegdyś rozpalenie ogniska w pokoju Magikala, ale osobiście nie trafia do mnie taki content. Chyba po prostu się starzeję, bo bardziej niż bawi, to irytuje mnie takie notoryczne krzyczenie i opieranie na tym contentu. A tym bardziej, że sam coś podpalił w zamkniętym pomieszczeniu. A, obok było wielkie podłoże. Niech ten kurwa Pikachu by się wyjebał i żeby ten główny, jakby główne iskry wleciały do środka, do tego pudła, to by cała chata kurwa spłonęła razem z ludźmi w środku. Brawo kurwa, haha, śmieszne. Pierdolę, porażka. Jestem i tyle. A przynajmniej tak się czuję, widząc, jak wiele osób to rozbawiło i jakim pozytywnym wiralem rozeszły się szoty z tego. W każdym razie nie podpalajcie w zamkniętych pomieszczeniach nieznanych przedmiotów i znanych fajerwerków też nie podpalajcie. Na ciekawy pomysł reklamy wpadł dobrze wam znany GBS, który od jakiegoś czasu prowadzi profil na Twitterku. W pewnym momencie stwierdzili, że jeśli ich post otrzyma 500 retweetów, to ich konto przejmie Zebo. No jak się zapewne domyślacie, udało się zebrać te retweety i pojawiło się kilka kontrowersyjnych postów. Najpierw Zebo skorzystał z okazji i przypomniał o aferze z Fagatą. Fagata wykorzystała Stewarta dla hajsu i mu tylko raz, przyczyniła się do jego odejścia i jest z tego dumna. A następnie, żeby nikt nie miał wątpliwości, dopisał jeszcze skrót JF, który jest nawiązaniem do słynnego JD. Żeby nie było, że oberwało się tylko Fagacie, Zebo zaczepił również Lexi. Lexi ma podobną rację z Natsu, ostatnio jak przegrała, to Natsu przejęła jej dubiela. Ciekawe co no tak, kurwa. I też kropką nad i było skrytykowanie współpracy z Evronem, za którym Zebo powiedzmy, że nie przepada. Sponsorowanie Evrona to był nasz największy błąd marketingowy. Wiecie, generalnie te tweety same w sobie nie są jakieś super kontrowersyjne, ale ciekawie się na to patrzy, gdy jako autor jest pisana firma GBS. Przyznam, że ciekawy, jednocześnie odważny ruch marketingowy, który w finale się tak jest opłaca. Do a propos Speeda. Patrzcie, jak dziwnie wygląda to w internecie, gdy młodzian dostaje kurwa pojebane ilości hajsu. Gościu jeździ autem za parę milionów i mieszka ze starymi. Rozumiecie to kurwa? Ja tego totalnie nie pojmuję. Ja pierdolę, jak tak można robić?
bo wygenerował spore zasięgi. W komentarzach padł pomysł, aby następnym razem oddać profil GBS-a w ręce Nitro, ale nie wiem, czy to dobry pomysł, bo Sergiusz już kilka razy skończył z banem na Twitterku. W każdym razie liczę, że cała akcja nie skończy się na Zebo, bo to dobra opcja na poddymienie. Wydawało się, że po tym... Może potrzebujemy jego pomocy? O, to na pewno idealna pomoc będzie podpalenie chaty, kurwa. Nie, no super pomoc. Zajebiście. Została odebrana pierwsza odpowiedź teamu Natsu na słowa Multiego, odpuszczą temat i sprawa ucichnie, ale nie. Na kanale Natsu pojawił się film o mocnym tytule Hipokryzja Multiego, który zwiastował, że zobaczymy materiały kompromitujące Michała, a tymczasem wyszło to słabo. Chyba ma 17 lat, ale nie wiem, czy to coś zmienia. No dobra, okej, no jak nie jest pełnoletni, to to ma sens, nie? Bardzo słabo. Na tym etapie... No ale to kurwa, bo było pokazywane jakieś zdjęcie jego auta. Jakimś McLarenem jeździł chyba. A, ale w sumie w Ameryce mają od 16 roku życia prawo jazdy chyba, nie? No dobra, to wiele wyjaśnia. Ferrarką, o może. Doświadczamy tak zwanej dramocepcji, bo Multi odpowiada na swoją odpowiedź komentowaną przez Natsu, więc trzeba się nie... Carolina Reaper, co? Dziękuję ci, dobro, dobro. Kontakt wzrokowy, dawaj. Halo, no chatę ma. No czekam na ciebie, jestem... Dobra, no to... Możesz wejść do pałacu. I feel good. Możesz wejść do... Badlol, dziękuję za czwarty miesiąc. Jak kurwa. Tam? A dobrze widzę. A tam? Możesz wejść do pałacu. Nie, to jest złe. Możesz wejść do pałacu. Ja pierdolę. Możesz wejść do pałacu. O kurwa, aż bąka posiłem. Możesz wejść. Dobra, no powiem wam, że kurwa srogo. Ja teraz bym się nie odważył. Kurwa, był plan, żebym ja do Dobrodzieja też jechał za 2 miesiące, więc kurwa srogo. Nieco mocniej skupić. Natsuword! No dobra, to już się zaczyna temat Natsu. A jebać, nawet na to nie patrzymy. Nie chce mi się, serio, totalnie nie chce mi się nawet na to patrzeć.